Hejka! Przychodzę dzisiaj do Was z przytulnymi, tajemniczymi książkami, których akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii, więc jeżeli poszukujecie jakiejś przytulnej lektury na nadchodzącą jesień, to zapraszam Was do oglądania dalej. I pierwsza książka to 13. opowieść Diane Satterfield. Jest to historia młodej antykwariuszki, która chce zostać biografką i dostaje szansę na pisanie biografii bardzo znanej autorki, której życie owiane jest tajemnicą i która trzyma swoją prywatność bardzo mocno przy sobie. Nasza główna bohaterka się na to decyduje, wyjeżdża do domu, w którym mieszka autorka i słyszy historię jej życia. W trakcie opowiadania jej tej historii wyjeżdża również do domu, do starej angielskiej posiadłości, w której kiedyś mieszkała autorka, po to, żeby dowiedzieć się, czy cała historia jest prawdą i po to, żeby biografia była jeszcze bardziej autentyczna. To, jak duszną atmosferę ma ta książka, to idealnie pasuje na jesień, bo tutaj mamy tyle działających składników. Przede wszystkim główne bohaterki. Z jednej strony antykwariuszka, taka postać, jak sobie wyobrażacie kogoś, kto kocha książki, mieszka, pracuje w antykwariacie i zostaje to wyraźnie napisane. Naprawdę ta postać jest świetna i mam wrażenie, że jeżeli byśmy ją wsadzili do jakiejś takiej książki Dark Academy o uniwersytecie, to też idealnie by tam pasowała. Z drugiej strony mamy ekscentryczną autorkę, która przeżyła bardzo bogate życie i która też osiągnęła ogromny sukces jako pisarka. Mamy takie angielskie powieści, więc jeżeli lubicie ten motyw w tej książce, no to na pewno będzie dla Was. Dodatkowo ta książka ma jakąś taką szczyptę magii. No wiecie, to nie jest książka fantastyczna, to zdecydowanie jest literatura piękna, ale ma wokół siebie jakąś taką niesamowitą aurę, że czyta się to jakby ta historia była trochę odrealniona. No jest w tym coś po prostu takiego magicznego. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, no to ja zazdroszczę, że ta książka jeszcze przed Wami, ona idealnie pasuje na jesień. Kolejna książka to Zabójstwo Rogera Ackroyda Agaty Christie. Nie ma jesiennych polecajek bez Agaty Christie. W tamtym roku była to Niedziela na wsi. Również bardzo polecam, jeżeli jeszcze nie przeczytaliście. Natomiast tutaj akcja dzieje się w małym angielskim miasteczku, w którym Hercules Poirot rozwiązuje tytułową sprawę, a do pomocy ma doktora Shepharda. I najciekawszym elementem tej książki jest jej zakończenie, które może powodować różne emocje, ale na pewno spowoduje też to, że w zupełnie inny sposób patrzymy na całą tą książkę. Jest to jedna z lepszych powieści Agaty Christie, bo ona jest treściwa, bogata, czujemy satysfakcję po jej przeczytaniu i czujemy, że ona została nam w całości opowiedziana, a to nie zdarza się we wszystkich książkach Agaty Christie. Jednak są takie powieści, które nie do końca do mnie trafiają i uważam, że twórczość Agaty Christie bywa bardzo nierówna. Natomiast tą książkę mogę Wam polecić na pewno. Jest fantastyczna, no i ta angielskość w niej jest. Jesteśmy tutaj w takim typowym angielskim miasteczku, które ja sobie tylko wyobrażam, że jest typowe, bo nigdy w Anglii tak naprawdę nie byłam. Kolejne książki to dylogia Długi Zew i Krzyk Czapli, Anne Cliff. Kocham serię szetlandzką tej autorki. Bardzo lubię książki z detektyw Veron Stanhope. Natomiast to jest nowa seria tej autorki, gdzie bohaterem jest Matthew Bena, bohaterem, detektywem, którego poznajemy życie osobiste, no ale również też przyglądamy się, jak rozwiązuje dwa bardzo skomplikowane śledztwa. I muszę Wam powiedzieć, że mam wrażenie, że Anne Cliff bardzo mocno rozwija się w trakcie swojego pisania, bo książki z Veron Stanhope to były takie trochę książki a la Agatha Christie. Mieliśmy tam zagadki, mieliśmy taki angielski klimat, deszczowość, czasami bardzo duże śnieżyce. Vera Stanhope była taką bohaterką wyrazistą, miała swoje wady, ale generalnie była taką ciepłą postacią. Seria szetlandzka, mam wrażenie, uwodzi przede wszystkim tymi Szetlandami, bo tam zagadki niektóre mogą być rozczarowujące, ale ta atmosfera Szetlandów, tego, że poznajemy to miejsce, które jest takie oddalone od większej cywilizacji, które jest takie dość mocno zamknięte i tam jeżeli coś się wydarzy, no to są troszeczkę inne rzeczy się dzieją niż powiedzielibyśmy, że wydarzyłyby się w wielkim mieście.
pod tym względem tamte książki są ciekawe. Te książki mają nie tylko ciekawe miejsce, bardzo ciekawego głównego bohatera, ale też te zagadki kryminalne, które tutaj mamy, biorą pod uwagę aspekt społeczny i różne problemy, które pojawiają się w społeczeństwie. Także pod tym względem one też są bogatsze, one pod tym względem też są po prostu bardziej wartościowe, więc jeżeli jeszcze nie sięgnęliście po te książki, to ja obie bardzo polecam. Jesiennie też się nie zawiedziecie. Jest deszczowo, jest sztormowo, ponieważ akcja tych książek dzieje się w nadmorskim miasteczku. Kolejna książka to Pod kluczem, Ruth Ware. Jest to książka kryminalna, ale to jest zupełnie inny kryminał niż do tej pory czytałam. Poznajemy naszą główną bohaterkę poprzez listy, które wysyła z więzienia do adwokata, którego chciałaby, żeby ją bronił. I to jest zupełnie ciekawy sposób wprowadzenia nas w fabułę, bo ona zaczyna opowiadać od początku historię, jak wplątała się w sytuację, kiedy siedzi w więzieniu za coś, co no nie wiemy, ale podejrzewamy, że nie popełniła. Główna bohaterka znalazła ofertę bardzo intratnej pracy jako niania. Ona pracuje w żłobku, ale generalnie zawodowo od 10 lat opiekuje się dziećmi i tamta oferta jest naprawdę bardzo, można powiedzieć, opłacalna. Jest duża pensja, dodatkowo mieszka się w bardzo wygodnym, wręcz luksusowym domu. Wysyła ofertę swoją, swoje CV i zostaje po pewnym czasie zatrudniona po rozmowie kwalifikacyjnej, po odwiedzeniu tego domu. I tak z jednej strony to była bardzo dobra oferta, ale od samego początku były tam różne znaki, że coś w tym domu dzieje się nie takiego. Tylko nasza główna bohaterka, można powiedzieć, tak bardzo wyobraziła sobie siebie w tej pracy, że w ogóle nie zwracała na to uwagę. No i ona po kolei opowiada właśnie w tych listach do adwokata, co tam się działo. Bardzo fajna książka. Te miejsce, do którego ona jedzie opiekować się dziećmi, to jest taka stara angielska posiadłość przerobiona na coś nowoczesnego. I w ogóle jak ja początkowo słyszałam i czytałam o tej książce, to ja byłam przekonana, że to się będzie działo w XIX, na początku XX wieku. Nie wiem, może też tą okładką się zasugerowałam. Nie, jest to książka bardzo współczesna, wręcz ten dom jest nowoczesny. I cała ta książka to jest takie, mam wrażenie, w klimacie, w atmosferze zderzenie czegoś starego i czegoś nowego. Dodatkowo kojarzy mi się z tajemniczym ogrodem. Jest też tutaj motyw ogrodu, ale też ten klimat tej książki w jakiś sposób mi się kojarzy, także polecam. Naprawdę bardzo dobra książka. Kolejne książki to jest trylogia Charlotte Link. To jest ostatni tom Bez winy. Dwa pierwsze czytałam z biblioteki. Tutaj główną detektyw jest Kate Linville i ona właśnie prowadzi śledztwa we wszystkich trzech książkach. Bardzo podobała mi się ta seria kryminalna. Tutaj mamy super postać właśnie Kate, której poznajemy życie, które jest takim trochę normalnym życiem każdego z nas. Ma swoje problemy, ma swoje sukcesy, ma swoje pragnienia. Bardzo dobrze się przez pryzmat jej życia czyta tą książkę. Natomiast same zagadki są raczej takie cięższe. Mamy tutaj zawsze podjęty jakiś problem społeczny, więc na pewno nie jest to lekka lektura, ale jeżeli lubicie książki angielskie, kryminalne, takie typowe kryminały, to właśnie ta trylogia taka jest. Ja byłam nią zachwycona, ja takie książki uwielbiam. Jak przeczytałam ten tom, bo ja sobie przeczytałam jako pierwszy trzeci tom, to byłam tak zachwycona, że od razu szukałam, gdzie mogę znaleźć dwóch pierwszych, ale polecam czytać tą serię po kolei, bo mamy tutaj akcję w życie głównej bohaterki, w którym dość sporo się dzieje i po prostu jak przeczytałam trzeci tom, no to sama sobie zaspoilerowałam dwa pierwsze. Kolejna książka to jest Siedem śmierci Evelyn Hardcastle Stewarta Tartona i to jest też książka kryminalna, natomiast zupełnie inna, ponieważ mamy tutaj wykorzystany motyw pętli czasowej. Nasz główny bohater 8 razy ponownie przeżywa ten sam dzień po to, żeby rozwikłać zagadkę śmierci tytułowej Evelyn. I mnie ta książka się nie podobała, więc czemu o niej tutaj mówię?
ona ma taki typowy angielski klimat i pod tym względem była według mnie bardzo dobra. Dla mnie zbyt zawiła była cała ta zagadka. Ja nie potrafiłam się po prostu odnaleźć w tej książce i ona miała w sobie taki pierwiastek niepokoju. Ja za tym za bardzo nie przepadam w książkach, więc ja czułam się zagubiona przez cały czas czytając ją, ale ona zbiera naprawdę bardzo dobre recenzje, więc stwierdziłam, że muszę ją tutaj umieścić, bo właśnie ten motyw angielskiej posiadłości jest tutaj dość mocny, więc idealnie pasuje mi do tego zestawienia. Natomiast no, myślę, że jeżeli lubicie takie książki, to ona Wam się spodoba, ale na pewno nie jest to tak, że jest to książka dla każdego. Tego autora mi znacznie bardziej podobał się Demon i Mroczna Toń. Taka książka, która dzieje się na statku pirackim, to naprawdę bardzo polecam, aczkolwiek nie pasuje może tutaj trochę do tematu. I ta książka autora, jestem zdecydowanie na tak, to było chyba 5 gwiazdek, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast Angielskie posiadłości, no to jest właśnie bardziej 7 śmierci Evelyn Hardcastle. Można spróbować, zawsze może się okazać, że jest to książka dla Was. Kolejna książka to Lord John i sprawa osobista Diane Gabaldon. Jeżeli nie czytaliście Obcej tej autorki, to bardzo Wam polecam. Natomiast tamta książka to jest bardziej romans historyczny. Historia Claire Randall, która po II wojnie przypadkiem przenosi się w czasie do XVIII-wiecznej Szkocji. Jest to bardzo fajna historia, chociaż czasami też jest dość przerażająca, ale no ja kocham akurat i Obcą, i chyba jeszcze bardziej Outlandera, bo pierwszy oglądałam serial. Natomiast ta książka to jest historia Lorda Johna, on też był bohaterem Obcej i on tutaj w XVIII-wiecznym Londynie rozwiązuje zagadkę morderstwa. Bardzo fajna książka, o której mam wrażenie nie mówi się aż tak dużo jak o Obcej. Może dlatego, że tamta jest tak wielkim hitem. Kolejna książka to Kobieta w bieli, Wilkie Collins. Książka, o której się mówi, że jest pierwszą powieścią kryminalną. Jeżeli lubicie klasykę literatury, taką jak chociażby Dumę i Uprzedzenie, to ta książka jest czymś podobnym, tylko ma w sobie dość spory wątek kryminalny, no i jest zdecydowanie grubsza. Ta książka rozpoczęła moją przygodę z tym autorem, która trwa do teraz. Bardzo go lubię, a tą książkę Wam bardzo polecam przez pryzmat angielskości i klimatu Anglii, posiadłości. Wydaje mi się, że to będzie idealne. I kolejna seria to jest seria z detektywem Cormoranem Strike'em, napisaną przez Roberta Galbraitha, czyli J.K. Rowling. Te książki są świetne. Szczególnie te pierwsze, bo niestety z tą serią jest tak, że czym dalej w las, tym według mnie te książki są gorsze. Ostatnio to w ogóle była jakąś, nie wiem, jednogwiazdkową powieścią, także może tej ostatniej nie polecam, ale te cztery pierwsze były naprawdę bardzo dobre, szczególnie trzy pierwsze mam wrażenie, że zrobiły na mnie największe wrażenie. No ja kocham pióro J.K. Rowling i to przenosi się również na jej książki kryminalne. To jak ona konstruuje bohaterów zupełnie niespotykanych też jest świetne. Te wątki tutaj wszystkie kryminalne są bardzo dobre. To są grube powieści, więc one zazwyczaj są bardzo treściwe. Wadą tej serii, oprócz tego, że niestety traci na jakości z każdą kolejną książką, jest też wątek miłosny, wątek romansowy, który jest no naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, beznadziejny i okropnie rozwleczony. To już były ostatnie książki w tym filmie. Jeżeli poszukujecie więcej książkowych inspiracji, to zostawiam tutaj TBR ostatni i ostatni Book Haul. Tam dość sporo właśnie takich książek jesiennych, szczególnie w TBR-ze. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.